Jesteśmy zaniepokojeni jakością nadzoru sprawowanego przez kuratorów oświaty. Kuratorzy przeprowadzili w badanym przez nas okresie 32 tysiące kontroli w różnych szkołach. Tylko w 42 przypadkach zwrócili uwagę na niedostateczne efekty kształcenia. Nie wykorzystywano, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, skutecznego narzędzia do nadzorowania efektów kształcenia, jakim jest ewaluacja, a więc ocena efektów kształcenia w danej szkole przez osoby zewnętrzne, przez ekspertów zewnętrznych. Ten rodzaj nadzoru poprzez ewaluację dotykał tylko 3% szkół. To zbyt mało.